Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w poranek niedzielny 16 stycznia. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana. Jest to drugi rozdział, wersety od 1 do 11. Posłuchajmy. 2 dni później odbywało się wesele w Kanie w Galilei i była tam matka Jeszui. Jeszuę też zaproszono na wesele wraz z jego talmidim. Wino się skończyło i matka Jeszui powiedziała mu: nie mają już wina. Jeszua odrzekł: matko, co mnie czy tobie do tego? Mój czas jeszcze nie nadszedł. Jego matka powiedziała sługom: zróbcie, co wam tylko rozkażę. A stało tam 6 kamiennych stągwi z wodą do żydowskich obmyć obrzędowych, każda o pojemności 64 lub 96 litrów. Jeszua polecił im: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je po brzegi. Powiedział: teraz zaczerpnijcie trochę i zanieście gospodarzowi uczty. I zanieśli. Człowiek ów skosztował tej wody, a zamieniła się ona w wino. Nie wiedział, skąd się ono wzięło, ale wiedzieli to słudzy, którzy zaczerpnęli wody. Zawołał więc pana młodego i powiedział do niego: każdy serwuje najpierw dobre wino, a wino gorszej jakości, kiedy już ludzie sobie dobrze popiją. Ale ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Ten oto pierwszy ze swoich cudownych znaków uczynił Jeszua w Kanie w Galil. Objawił swoją chwałę, a jego talmidim zaufali mu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, ta dzisiejsza Ewangelia jest, możemy powiedzieć, drugą z tajemnic światła, a więc właśnie cud w Kanie Galilejskiej. A przypomnijmy sobie, tydzień temu Ewangelia była o chrzcie pańskim, była Ewangelią chrztu pańskiego. To pierwsza tajemnica światła. Tak, idąc krok po kroku, wiemy już, jaka będzie, czy jaka powinna być nasza droga w tym trzecim kroku, a więc kto zna trzecią tajemnicę światła, to wie, że ona prowadzi do nawrócenia, do właśnie zmiany myślenia i do zapatrzenia się w Królestwo Boże, do właśnie głoszenia też Królestwa Bożego, tego, że jest inny świat innym ludziom. Czwarta tajemnica to z kolei przemienienie pańskie, przemienienie na górze Tabor. Jezus pokazuje swoją chwałę. Apostołowie padają z przerażenia, tego fascinozum takiego Bożego, czyli to nie takie przerażenie ze strachu, jak mnie goni jakiś pies albo gdzieś się boję czegoś, jestem przerażony, ale to przerażenie fascynujące. Więc to czwarta. No i piąta to oczywiście Eucharystia, a więc to najważniejsze spotkanie tu na ziemi, w takich warunkach, w jakich żyjemy, z Panem Bogiem. Bóg pragnie nas karmić swoim ciałem. To tak a propos skojarzyło mi się, że w pierwszą niedzielę zwykłą w ciągu roku mieliśmy chrzest. Dzisiaj druga niedziela zwykła jest wesele w Kanie Galilejskiej. Moi drodzy, a z tej Ewangelii myślę sobie tak, ciekawe to jest, może na to zwróciliście uwagę, może nie, ale ta anonimowość tego cudu. To znaczy, jest przemienione woda w wino, jest jakaś sytuacja uratowana i o tym, kto jest adresatem tego cudu, wiedzą nieliczni. Wie o tym matka, wiedzą słudzy, anonimowi słudzy i nikt więcej. Starosta weselny, ten, który był odpowiedzialny za wesele, pan młody, po prostu są zdumieni, oni nie wiedzą, skąd to się wzięło. Oni po prostu tylko widzą efekty, czyli że mamy wino. I mamy jeszcze takie wino, które jest o niebo lepsze od tego, które mieliśmy, a nam się wydawało, że już jest super. Więc Bóg często tak właśnie działa. Maryja tak działają w ukryciu. W ukryciu. Mądrzy ci ludzie, ci z nas, którzy pomimo tego ukrycia
potrafią odnieść to właśnie do adresata wszelkich dóbr, darów, jakie otrzymujemy. To jest rodzina, to jest zdrowie, to jest pokój w Polsce, to jest dobra pogoda, to jest dobre samopoczucie, to jest to, że się obudziliśmy rano, to jest to, że potrafisz coś ugotować, albo że pojedziesz dzisiaj może na jakąś wycieczkę, albo dzieci wysyłasz na ferie, albo jedziesz z nimi. To wszystko jest adresatem tych dóbr, tego dobra jest adresatem Bóg. On przemienia to nasze szarzyznę, tą wodę, czasami wodę nawet słoną, wodę, której się nie da pić, wodę, po której człowiek by, przepraszam, zwymiotował, to Bóg to przemienia. Jeśli oczywiście pozwalamy Mu na to i zanosimy też może te nasze prośby tak chętnie do Matki Bożej. Prosimy: Maryjo, spraw kolejny cud, to znaczy idź do Jezusa, aby sprawił kolejny cud. Maryjo, prosimy Cię, bo ona jest pośredniczką wszelkich łask, jak wierzymy, wszelkich łask. Więc jest to niesamowite takie dzisiaj dla nas też pouczenie. Popatrzcie, Pan Jezus, czy słudzy nawet, czy Maryja nie stanęli teraz na środku wesela i powiedzieli: a wiecie dlaczego to wino się tu znalazło? Wiecie dlaczego? No myśmy musieli Was uratować, to myśmy Was uratowali. To tutaj, proszę bardzo, Jezu, przyjdź, bo jesteś jeszcze nieznany wielu ludziom, wielu ludzi Cię nie zna, bo to był pierwszy cud, więc chodź, pokaż. Tak, to On. Nie, tam były puste. Wy, słudzy, tutaj teraz stawać w szeregu i zaświadczcie o tym. Co żeście nalewali do stągwi? No wodę. Właśnie wodę. A co wyciągnęliście? No wino. No wino. Widzicie kto? Popatrzcie, jaka pokora tych ludzi, świętych ludzi. Maryi, Pana Jezusa. Natomiast uczniowie, i to jest nasze zadanie, uczniowie, nie wiemy, czy oni byli świadkami tego, czy bezpośrednio widzieli, jak ci słudzy nalewali wodę. Nie wiemy. Natomiast wiemy, że po tym, co się tam wydarzyło, oni zaufali Mu. Oni zaufali Jeszui. Oni poszli za Nim. Oni oddali Mu swoje życie. Do nas należy taka postawa właśnie zaufania Mu, pójścia za Nim. Pójścia tą drogą, która nie zawsze jest taka prosta, ale efekty na niej są piorunujące, prędzej czy później, bo to jest właśnie objawienie chwały Bożej. Może nie od razu, właśnie tak jak na tym weselu, nie od razu, ale prędzej czy później objawia się chwała Boża. Dlatego po pierwsze, bądźmy tymi, którzy ufają, tak jak uczniowie Talmidim Jeszui zaufali Mu i idą za Nim. I po drugie, moi drodzy, bądźmy też takimi sługami, którzy nalewają wodę, to znaczy zanoszą te wszystkie sprawy przez niepokalane serce Maryi, nawet dzisiaj na mszy świętej, gdy będziecie, zanoszą te sprawy tych ludzi. To nie znaczy, że musimy ich wszystkich wymienić teraz od początku do końca w jakimś porządku alfabetycznym, bo my często zapominamy, ale mówiąc Panu Bogu: Boże, Ty wiesz, Panie, wstawiamy się za nimi, za tymi ludźmi, których spotkaliśmy, którzy prosili nas na modlitwie. Ty wiesz, komu co potrzeba. Więc bądźmy tymi sługami, którzy nalewają tą wodę nieustannie wlewają w te stągwie z Kany Galilejskiej i ufajmy, że On, Jeszua, Jezus, nasz Bóg, Mesjasz, że On to w którymś momencie przemieni. Że On to przemieni w swoje szlachetne wino, to znaczy, że ludzie doświadczą cudu. Tylko na sam koniec, na samiusieńki koniec, bądźmy wdzięczni i za wszystko bądźmy wdzięczni Bogu. O tak się zaczyna przygoda z Panem Bogiem. Jego pierwszy cud w zwykłej rodzinie, w zwykłym środowisku, w którym zaczęły sprawy wymykać się spod kontroli. Ale jeśli tam jest Bóg, jeśli tam jest zaproszony, to wszystko będzie dobrze. Nie martwmy się. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo wszystkim dziękuję za ten dzisiejszy czas, za tą dzisiejszą Ewangelię. I moi kochani, mam jeszcze na koniec jedno ogłoszenie. Jutro, od jutra zaczynamy rekolekcje dla młodzieży. Te rekolekcje będą trwały najpierw 2 tygodnie pod rząd, to znaczy najpierw dla jednej grupy tydzień, potem dla drugiej grupy tydzień. Później będzie przerwa
parę dni i potem znowu trzeci tydzień i czwarty tydzień. Ja będę prowadził te rekolekcje razem jeszcze z innymi misjonarzami Świętej Rodziny. Będziemy w Zakopanem. Dlatego chcę Was jakby trochę już uprzedzić, że te nasze nagrania Ewangelii z pewnością w tym rytmie takim rekolekcyjnym nie będą rozważane o tej tak wczesnej porze, chyba że uda mi się to jakoś, nie wiem, przygotować może wcześniej, przeczytać wcześniej. Natomiast będę starał się być razem z Wami tutaj, rozważać to Słowo razem z Wami. Też uprzedzam, że na pewno nie będę chciał przerwać tych rozważań, natomiast będę się być może tylko czasami ograniczał do nagrania, do po prostu nagrania Ewangelii, do odczytania tutaj razem z Wami tej Ewangelii, a to słowo rozważania z pewnością będzie krótsze. Ale to też będzie dla nas taki sprawdzian, trochę zadanie, żebyśmy my sami drążyli, żebyśmy my sami się zastanawiali. Może właśnie w komentarzach będziecie się dzielili, będziemy się wspólnie jakoś tak ubogacali tym, że ktoś wysłucha tej Ewangelii, a potem w komentarzu napisze, najpierw sobie właśnie w tym naszym notesiku przemyślimy to, przemodlimy i później zapiszemy też w komentarzu, podzielimy się takim właśnie moją refleksją, moim spostrzeżeniem. Może to jakaś forma też piękna, tak teraz sobie pomyślałem. Więc od jutra też proszę Was o modlitwę, abyśmy tam na rekolekcjach i na nartach dobrze przeżyli ten czas, pobożnie przede wszystkim, a więc oddając chwałę Bogu, a po drugie też bezpiecznie, dlatego że wiadomo, sporty zimowe, narty bywają czasami kontuzjogenne. Dlatego proszę Was pokornie o modlitwę w intencji mojej, tych, którzy będą prowadzić, oczywiście wszystkich, którzy przyjadą, dzieci i młodzieży. Życzę Wam dobrego, pięknego świętowania tej niedzieli. No i do zobaczenia, mam nadzieję, jutro z Zakopanego, ale oczywiście, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem, błogosławionej niedzieli.